Dzień dobry. Witam Was w drugim odcinku miniserii o rysowaniu ulicy z wyobraźni. Na wstępie ostrzegam, że ten film zawiera niezły syf. Dziś to nie będą grzeczne i dopracowane rysuneczki, tylko konkretny warsztat twórczy od kuchni. Mam nadzieję, że docenicie to, zostawiając polubienie pod tym filmem. W swojej pracy będę opierał się na szkicach z poprzedniego filmu z tej serii, więc osoby, które go nie widziały, zachęcam do obejrzenia go teraz, zanim pochylę się nad tym materiałem. Link znajdziecie w kartach i w opisie. Na początku stworzę kadr, w którym postaram się zawrzeć wszystkie detale opracowane w poprzednim filmie. To będzie taki kadr wyliczanka. Będę potrzebował sporo pretekstów do pokazania tylu rzeczy naraz, dlatego wprowadzę dwa punkty zbiegu, wciągające w głąb kadru, każdy na swój sposób. Po lewej, nieco klasycznie, zaznaczam zbieg z dwoma płaszczyznami pierzei ulicy. Żeby urozmaicić ściany, wprowadzam w nich przełamania. To świetne miejsce na wyeksponowanie dwóch ciekawych wież. Przełamując prawy zbieg płaszczyzną prawie prostopadłą, stworzę miejsce na kolejne detale i jednocześnie nadam nieco oddechu pierwszemu planowi. Ostry zbieg przywodzi mi na myśl bardziej współczesne miasto i dobrze byłoby go czymś przełamać. Tu świetnie nada się półokrągła ażurowa brama z dzielnicy chrześcijańskiej. Z jednej strony wyraźnie zaburzy mocne linie pionów i zbiegów, a z drugiej strony, zaglądając przez nią, będziemy mieli zachowaną łączność bliższych i dalszych planów. Duża płaszczyzna w centrum kadru może być strasznie monotonna, dlatego muszę znaleźć pretekst, by ją urozmaicić. Dodaję zrębowe załamanie górnej krawędzi i kopułę w dalszym planie. Do tej połowy pracy też dobrze byłoby skierować uwagę widza, stąd gotycka brama lokowana w tym miejscu. Schody w okolicy bramy dodadzą do kompozycji nieco poziomów. Szkic robi się coraz mniej czytelny, dlatego mocniejszą linią odetnę teraz od siebie kolejne plany, dodając sugestie drobniejszych detali. Tu trzeba pamiętać, że na szkicu wszystko jest nieco inne niż na dużej docelowej pracy, stąd dodaję dodatkowe przełamanie linii prostych, bo choć tu nie są one rażące, to na większej pracy mogłyby wyglądać nienaturalnie. Tak jak wspominałem we wcześniejszym filmie, sylweta minaretu świetnie nada się na urozmaicenie dalszych planów, stąd wykorzystuję ją w położonej dalej wieży. Bliższa nam wieża powinna być bardziej przysadzista, by zmieścić się w kadrze, stąd jej nadaje charakter gotyckiej dzwonnicy. Razem z bramą po prawej stworzy spójną parę. Lewa strona robi się strasznie zgeometryzowana, więc zaraz za bramą zaznaczam zieleń i daszki bazaru. To wprowadzi nieco życia i spontaniczności. W kopule dodaję podziały wewnętrzne, by sprawdzić, jak wysoka powinna być, by zauważalne były okna, które stanowią ciekawy detal. Wydaje mi się, że gdybym miał wybrać ten kadr, to kopuła musiałaby być nieco mniejsza i smuklejsza, bo teraz wygląda chyba nieco przytłaczająco. Po dodaniu ściany kościoła przed kopułą, prawa strona wydaje się mocno rozdygotana, a uwaga ucieka nam w lewo. Dobrze byłoby teraz dodać coś, co przytrzyma uwagę po prawej stronie i skieruje ją też w inne miejsce niż lewy zbieg, na przykład na bramę. Przyziemie będzie wymagało jeszcze nasycenia detalami, by przełamać nudne poziomy. Myślę, że kilka postaci i kramik powinny wystarczyć. Wprowadzam potężną ścianę po prawej, zbiegającą się właśnie w okolicy bramy. Myślę, że taki nierówny układ budynków nie jest wykluczony w przypadku starówki. Na końcu sprawdzam, jak całość będzie wyglądała przy oświetleniu z prawej strony. Tak jak wspominałem na początku, to jest tylko roboczy szkic. Próbnik przed finalną pracą, stąd nie przykładam dużej wagi do jakości cieniowania. Efekt jest nieco poszatkowany, ale za to każdy obiekt dobrze podkreśla pozostałe. Oto pierwszy pomysł. Kadr wyliczanka. Teraz czas na kolejny. Pomysł drugi. Kadr dynamiczny. Tworząc wcześniejszy szkic, przyszło mi do głowy, a co by było, gdyby nie zmuszać się do dokumentacyjnego zamieszczania na pracy wszystkich wcześniejszych detali, ale poeksperymentować z konwencją. Zaznaczam zatem wiele linii silnie wskazujących lewą stronę kadru. W złotym podziale dodaję pion wieży, ale tym razem będzie ona przełamaniem kadru na część lewą, skupioną i może nawet nieco kameralną, a część prawą, bardziej otwartą. To otwarcie uzyskam przez wprowadzenie arkad pod linią zbiegu, zachowujących kierunek, ale pozostawiających łączność z dalszymi planami czy wręcz z niebem. Tak wiele linii wskazuje na lewą stronę, że konieczne jest umieszczenie tam czegoś satysfakcjonującego i przytrzymującego uwagę. Świetnie nadadzą się do tego detale bramy, ściany nad nią i wieży. By podkreślić dynamikę i jednocześnie przełamać nienaturalnie wielką płaszczyznę przyziemia, dodają wiele linii schodów tuż pod arkadami.
Podobnie jak w poprzedniej pracy, mocniejszymi kreskami przełamuję nieco linie proste, by wyglądały bardziej naturalnie, ale tym razem robię to delikatniej, by uzyskać dynamiczne wrażenie. Aby uwaga widza nie ześlizgnęła się po ostrych zbiegach w lewo aż poza kadr, dodaję nadwieszające się nad obserwatorem daszki straganów kupieckich. Ich proste linie wzmocnią dynamikę, ale jednocześnie utrzymają wzrok w kadrze. Tam, gdzie schodzą się linie zbieżne, widzowi należy się coś ciekawego. Tym razem umieściłbym tam grupę postaci zaangażowanych w scenę. By kadr nie wyglądał jak sztuczny render, delikatnie przełamuję jeszcze pozostałe linie proste drobniejszymi akcentami drugoplanowych postaci i domykam kadr z prawej zadaszeniem straganu. Nie mogę też zapominać o pionach pilastrów między łukami. One będą miały istotny wpływ na dynamikę kadru i wolę sprawdzić już teraz, czy ich przełamanie nie będzie zbyt silne. Po dodaniu straganów wieża wydaje się jakby mniej istotna, a chciałbym utrzymać jej dominujący charakter, stąd zmiana jej wysokości i masywności. Taka właśnie jest idea szkicu roboczego. Testować, zmieniać i przerabiać bez obawy. Lewa strona staje się zatem nasycona w detale i formy twarde. Dla odmiany w prawej części dodaję dużo bardziej miękkie formy palm i krzewów. Między arkadami być może znajdzie się miejsce na pokazanie pozostałych detali w formie bardziej trzecioplanowej. Takie zagranie z dalszymi planami może też ożywić nieco bramę po lewej stronie. Kierunek cieniowania dobieram tak, by podkreślić zróżnicowany charakter masywu po lewej. Takie cieniowanie pomoże też odciąć ażurowe arkady od trzecioplanowej sylwety miasta, a cienie rzucone padające na schody utworzą tam ciekawą grę. Taki oto jest drugi kadr, dynamiczny. Dwa poprzednie kadry były dosyć przestrzenne, więc teraz dla odmiany coś bardziej kameralnego. W złotym podziale umieszczam potężny masyw wieży, ale tak blisko, że jej szczyt będzie umykał poza kadrem. Między wieżą a budynkiem po lewej dodaję zawijające się schodki sprowadzone do dołu kadru przez potężną arkadę. Dzięki bliskości wieży detale na niej będą dużo bardziej reprezentacyjne. Wąskie przejście daje też pretekst do wprowadzenia arkadowych przypór, które przełamią jednolite linie pionów. Za arkadami podobnym przełamaniem będzie zawijający w prawo budynek. Taki układ będzie wciągał widza w głąb pracy. Kręte schody mogą też być okazją do wprowadzenia wielu ciekawych detali przyziemia, faktur kamienia, barierek, donic itd. Prawą stronę chciałbym potraktować równie ciasno, lecz by nie stwarzała ona przytłaczającego wrażenia, przełamię ją łukowatym przejściem, za którym znajdzie się nieco dalszych planów. Tu detale czerpię z rysowanych wcześniej bram, choć w zmienionych proporcjach. W przyziemiu dodaję elementy o mniejszej skali, ocieplające ten ciasny kadr. W przejściu być może też znajdzie się nieco miejsca na pokazanie dalszych planów z panoramą miasta. Ściany po prawej też będą wymagały opracowania detalami, ale by nie było to konkurujące z sercem kadru, wprowadzą tu raczej detale powtarzalne i skromne. Okna, okienice, proste gzymsy. Lewa strona stworzy fajny zakątek, w którym może znaleźć się sporo miękkich detali czy niewielkiej zieleni. Cieniowanie w tym kadrze przyda się głównie do wprowadzenia głębi do uliczki po schodkach, ale będzie też dobrze podkreślało charakter łukowatego przejścia. Taki oto jest trzeci kadr, kameralny. Mamy zatem do wyboru trzy różne kadry. Wyliczankę, kadr dynamiczny i kadr kameralny. Teraz czas na Was. Napiszcie w komentarzu, który z nich wybrać do stworzenia finalnej pracy. Możecie też dodać, co Waszym zdaniem można by tu jeszcze dorysować. Głosy będę liczył przez kolejny tydzień, a wynik opublikuję na naszej grupie na Facebooku, do której wszystkich zapraszam. A gdy finalna praca będzie gotowa, link do filmu z nią pojawi się też tu w kartach oraz w opisie pod tym filmem. Do zobaczenia.